Trzecia linia metra z kolejnym przetargiem oraz nowy dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia czy niebezpieczne windy na Warszawie Głównej. A także kolejny raz ZDM frezuje Puchocińską. I czy zaczyna się już odbudowa Pałacu Saskiego? O tym nie tylko. W sobotę, 20 sierpnia, w mniejsza z tym. Z drzewa. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, witam Was znowu i zapraszam Was już jak zawsze w kolejne wydanie Mniejsza z tym, które jak zawsze musi zaczynać w nocą, kiedy nagrywam to. Wy to oczywiście widzicie już rano w sobotę, ja to nagrywam w piątek wieczorem, ale co jest najważniejsze, no to jednak niezmienna rzecz, a mianowicie awarie wind na stacjach metra, ale o windach będzie więcej, pomijając metro, bo też na stacji Warszawa Główna. Ale zaczynajemy jednak standardowo od wind w metrze, bo cztery są niedziałające, a konkretnie metro Centrum, Rondo ONZ, tutaj są faktycznie awarie, na Polu Mokotowskim i Centrum druga winda, to już z kolei modernizacje. Idąc dalej, jest już trzecia Skoda Warszawia, przyjechała. Kiedy to jest artykuł? To jest artykuł z 17, no to już parę dni temu przyjechała faktycznie. No i co tu już nie mówić, no zobaczymy, kiedy będą jeździć. Pociągi mają zadebiutować w stolicy we wrześniu bieżącego roku, czy tak będzie, zobaczymy. Chociaż w sumie wiem nawet, z jakiej okazji bym się przejechał tą Skodą we wrześniu. Jest takie jedno wydarzenie, które będzie na początku września. O nim pewnie się dowiecie jeszcze w najbliższych dniach. Natomiast idąc dalej, mamy trzecią linię metra. Tym razem Warszawa ogłasza ważne przetargi, które na transporcie możemy przeczytać. W skrócie kolejne procedury, czyli m.in. raport o oddziaływaniu na środowisko, od na odcinku od Stadionu Narodowego do Wrocławia z oczywiście STP Kozia Górka. Czas na realizację tego będzie w zależności od tego, jaki będzie proces, od 36 miesięcy do 42, jednakże sam raport ma być już gotowy w 90 dni od podpisania umowy. No i zobaczymy oczywiście, czy mi się to uda faktycznie zrobić. Oferty można składać do 1 września. Idziemy dalej, czyli Warszawa Zachodnia, Polonus. Planuje nowy dworzec autobusowy, co parę lat tam, wiecie, mówią, no, że w końcu trzeba przebudować, jak Zachodnia będzie nowa, kolejowa, no to przydałoby się, żeby PKS Zachodni też wyglądał jakoś tak przyzwoicie. Ja się tu trochę drapię, bo strasznie pogryzły komary. Zresztą latają tu cały czas, pewnie jakiegoś usłyszycie dzisiaj. Co nie zmienia faktu, że PKS Polonus, no tu macie zdjęcia, tak to ma wyglądać. Nowy budynek, oczywiście hostel zachodni ma zostać właśnie w niego włączony na górę. Z tego co zrozumiałem, ma najpierw powstać nowy budynek, później ma zostać wyburzony, ale nie do końca jestem tego przekonany. Oczywiście tak będzie się świecić, co ważne, możecie zobaczyć taki klos. No o wiele lepiej wygląda niż to aktualne. Co ważne, możecie zobaczyć to od tej strony. W środku ma być park, tak żeby osoby tutaj mieszkające mogły sobie wszystko ładnie patrzeć. Także tak to jest planowane. Termin inwestycji to lata 24-26, czyli po zakończeniu budowy Warszawy Zachodniej, nowej, kolejowej. Natomiast to jest jednak ważne. Na razie nie wiadomo, kiedy inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana. Obecnie pojawiają się terminy pomiędzy 24 a 26 roku, ale nie jest jeszcze pewne finansowanie. O podobnych planach Polonus mówił m.in. w 2018 roku. Ale idziemy dalej, czyli Zachodnia ponownie. Tym razem już wielkie zmiany na węźle warszawskim do końca. Tak wolnało się. Do końca wakacji. Co ważne, no to zmiany są na okres 22 sierpnia, 3 września i głównie to chodzi o przerzucenie tam systemu sterowania ruchem, no takiej bardziej elektronicznej części, której właściwie nikt nie widzi z pasażerów, do nowego budynku, który jest właśnie na Warszawie Zachodniej. Także to są te plany. W przyszłości to oczywiście będzie całkowicie tam automatycznie wszystko zarządzało się. Idziemy dalej, czyli właśnie utrudnienia, tym razem już na innej trasie. Mianowicie na linii kolejowej R1 Warszawa Skierniewice w okresie właśnie 22-2 września i tutaj też będą powiązane z tym problemy, do Pruszkowa się zbytnio nie dojedzie, czymkolwiek ani SKM-kom, ani KM-kom będą tymczasowo.
oczywiście autobusy na tej trasie jeździć. Dalej mamy właśnie sytuację, utknął w nowej windzie przy stacji PKP. Interweniowała straż, to rozgrzane stalowe klatki. No i ja tutaj w skrócie opowiem, o co chodzi. Chodzi o to między innymi, no, że nowa kładka została otwarta już ostatnio przy Warszawie Głównej, jednakże jaki jest jej główny problem, to, że ma windy, w których nie ma żadnej klimatyzacji. Tam nie ma nic, ani wiatraczka, ani niczego, więc jak tam się wchodzi, to jak Sykut mówił w recenzji, tam jest ze 100 stopni. A ponieważ winda się zepsuła, nie działał przycisk, z tego co wiemy, nie działał przycisk powiadomienia operatora windy, nie mógł się dodzwonić i gdyby nie to, że miał telefon, to nie udałoby mu się wyjść. Straż musiała ratować tego człowieka. Co ciekawe, tutaj zaraz powiem, kto to był. To jest bardzo ciekawa informacja, a mianowicie Juliusz Głuski, mieszkaniec Warszawy i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy. Także taka ciekawostka. Lecimy dalej, czyli tramwaj do Wilanowa rozpoczyna się budowa już za tydzień. 27-28 sierpnia rozpoczynają się pierwsze prace, bardzo problematyczne, jeżeli chodzi o mieszkańców Mokotowa, nie Wilanowa. Na początku 2024 roku już dojedziemy tam, 25 minut od centrum, natomiast co jest ważne, teraz pocierpimy, bo oczywiście budowa musi się rozpocząć. Po pierwsze, nie będzie w ogóle tutaj Puławskiej na tym odcinku, jak widzicie, od trasy Unii Lubelskiej do Waryńskiego. Też tutaj będzie całkowicie zwężona jezdnia. Zaraz wam pokażę zdjęcia z bliska. Tu macie ogólny przepis, jak to będzie wyglądać. Będzie trochę nowych buspasów na Belwederskiej. Na przykład autobusy będą jeździć bagatelą, co jest bardzo ciekawe. No i w tym miejscu zacznie już powstawać nowe torowisko, bo tutaj jednak będą te trzy nowe tory, czwarty w przyszłości miejsce na niego, na rezerwę na Rakowiecką, żeby spokojnie mogli to wybudować bez większych utrudnień. Zaraz wam pokażę zdjęcia, a proszę bardzo. No tutaj zwężenie aktualnie z czterech pasów lotowych do jednego, no to jest duża różnica, nie będę ukrywać, zresztą brak możliwości skrętu w Puławską w kierunku Mokotowa dalszej części, no to jest duże wydarzenie, brak tramwajów to już jest w ogóle wielkie wydarzenie, no ale tak to wygląda, na szczęście tutaj linie moje nocne, którymi ja jeżdżę często, będą kursować, bo ja tutaj niedaleko czasami nocuję, więc ja jestem zadowolony. Na tym przystanku czasami wysiadam o tej trzeciej czy późniejszej godzinie. Co jest jednak ważne, tutaj jest tak prowadzony ten ruch aktualnie na okrągło przez tutaj, przez boja. No i tak to będzie się ciągnąć przez najbliższy okres czasu. Co jest jednak tutaj ciekawe, o, tu ciekawe, tam dalej nie widziałem jeszcze, jak to poprowadzam, ale to pewnie przez skrzyżowanie. Co ciekawe, wygląda tak komunikacja tymczasowa, a mianowicie 10, 14 i 18 jest zawieszone. Żeby było śmieszniej, to oni tą nową organizację ruchu wprowadzają właściwie przed rozpoczęciem roku szkolnego, więc bardzo śmieszne. 35 będzie jechać jak 14, czyli będzie jechać na Banacha, Filtrową, Nowowiejską i tak dalej. Dalej czwórka pojedzie też inaczej, bo pojedzie na wyścigi dalej, tak jak zawsze, Nowowiejską, później Wolską i później Wolonicza, czyli zupełnie nowy zakręt będzie, znaczy nie nowy, ale stary zakręt, wtedy dawno nie był używany, na przykrodikalni będzie używany. Następnie 31 będzie wydłużone i będzie jechać od Mordoru bezpośrednio do pętli tymczasowej przy Dworskiej. Do Dworskiej też dojedzie linia 70. Czekajcie, coś było do Dworskiej. 75. Dworska, Puławska, wyścigi. Na takiej trasie będzie jeździć właśnie ta linia 75. Bardzo ciekawa trasa. Będzie dosyć popularna, ja jednak mimo wszystko sądzę. Następnie linia 78 będzie jeździć od osiedla Górczewska do Żereń FSO. Tylko oczywiście taką bardzo odjechaną trasą, bo z tego co ja tutaj widzę, to linia 78 na placu Zbawiciela zawraca, a następnie zawraca ponownie w kierunku centrum tutaj, więc ona będzie robić kółeczko, będzie się przecinać w pewnym miejscu i to jest ciekawy pomysł. Linia Z4 będzie autobusową linią kursującą na trasie Dworkowa, Plac Konstytucji, czyli do metra dorzucająca, jednakże najważniejsze jest to, iż mieszkańcy Placu Unii Lubelskiej no właściwie zostali odcięci w ogóle od komunikacji miejskiej, bo przypomnę tylko, że przystanek zespół przystankowy Placu Unii Lubelskiej jest większy niż sam Plac Unii Lubelskiej i najdalszy przystanek jest oddalony pewnie o kilometr, to jest bardzo śmieszne. Jednakże nie zmienia to faktu najważniejszego, który chciałem tu powiedzieć, mianowicie to, że przez Plac Unii Lubelskiej aktualnie przejeżdża jedna linia autobusowa z przystankiem na Placu Unii Lubelskiej, czyli linia 222, jadąca od Nowego Światu w kierunku Mokotowa. I to jest jedyny ten kierunek. W drugą stronę autobus przejeżdża bez zatrzymywania, bo tam nie ma przystanku w tą stronę, bo jest aktualnie wykopany. Mam nadzieję, że jakieś przystanki tymczasowe tutaj puszczą, bo jednak autobusy no będą jeździć właśnie bagatelą. Oj.
przepraszam. Właśnie będą jeździć tutaj bagatelą przez plac Unii Lubelskiej. Mam nadzieję, że właśnie tutaj jakieś przystanki tymczasowe wrzucą, żeby te autobusy miały się jak tutaj zatrzymywać i żeby tutaj mieszkańcy nie byli. Bo linia Z4 właśnie na tej trasie będzie owszem pulsować, ale Waryńskiego tutaj omijać całkowicie odcinek na Marszałkowskiej, gdzie nie będą w ogóle jeździć teraz bambajem. Także tak to wygląda. No i tutaj jeszcze linie 119, 131, 167, 168, 222, 501, 519, 522 będą miały zmiany trasy. Także tak to mniej więcej wygląda. Lecimy dalej, a mianowicie, żeby nie było, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, jak wygląda trasa tramwajowa i co właśnie się rozpoczyna z budową tam na górze Przygoworka Spacerowej, no i Przypławskiej, no to zapraszam Was bardzo serdecznie do karty i linku w opisie do filmu, który był wczoraj, właśnie z tramwaju kierunek Wilan, w którym to wszystko pokazywałem. Zapraszam do oglądania. Lecimy dalej, czyli tramwaje warszawskie właśnie ogłosiły przetarg w postępowaniu, znaczy ogłosiły już, otworzyły oferty w przetargu. Dalej idziemy, czyli tramwaje warszawskie właśnie otworzyły oferty w postępowaniu na projekt przebudowy torowiska w wyciągu ulicy Sumińskiego. Wpłynęła tylko jedna oferta, która się mieści w budżecie i to dosyć ładnie. Dokumentacja ma być gotowa 76 tygodni i co jest ważne, tutaj jedna osoba to wyceniła na 909 tysięcy złotych, a tramwaje miały na ten cel przeznaczone 1 660 000 złotych. Także dobrze, że im to się udało. No i to oczywiście tutaj będzie nowy system, będą przystanki poszerzone, będzie stary przystanek całkowicie ulicy Skrzynia, czyli Boniferska. Tam będą zielenie, no i oczywiście będzie to zielone torowisko. Lecimy dalej, bo dosyć wolno mi idzie. 4 latek zginął ciągnięty przez bambaj. Nowe informacje o wypadku. Żebyście nie mówili mi, że tylko z TVN korzystam, to proszę bardzo, macie TVP Info. Ale ja tutaj opowiem w dużym już skrócie, jak to wyglądało. Linia 18, z tych ostatnich wiadomości, jakie ja wiem, babcia najpierw wychodziła właśnie z czterolatkiem, czterolatek był drugi, wychodził z tramwaju, no i zatrzasnęło jego nóżkę drzwi w konstalu, bo to był oczywiście 105N, tramwaj, który właśnie przytrzasnął go tutaj. No i co ważne, no to tramwaj ruszył. Co jest ważne tutaj do podkreślenia, to jest ostatni wagon, albo osiemnastki są dwuwagonowe i ostatnie drzwi. A ostatnie drzwi, czekajcie, to bym Wam pokazał. Ostatnie drzwi są jeszcze przechylone względem środka, żeby właściwie on na zakrętach mógł się po prostu zmieścić, przez co też nie widać tego. Jeżeli chodzi o motyl niczego, on tego nie widzi. Nawet w dostatku jakby patrzył, to nie widzi. Czterolatek został pociągnięty tutaj przez paręnaście metrów, paręset nawet metrów właśnie po torowisku tramwajowym, po tych kamieniach. Siłą rzeczy nie mógł przeżyć. Co ważne, pasażerowie zareagowali na tą sytuację, pociągnęli awaryjny hamulec bezpieczeństwa. Tramwaj po pociągnięciu tego zahamował w 4 sekundy, czyli w 28 metrów, jak tutaj Maciej Dudkiewicz, rzecznik tramwajów, poinformował. Czyli wszystko zadziałało bezpieczeństwo poprawnie. Później prokurator sprawdzał z tramwajami, jak wygląda sytuacja na miejscu, co z tramwajem, czy on jest sprawny, wszystkie badania techniczne ma sprawne, jeszcze sprawdzili system w tramwaju, że jeżeli drzwi się nie zamkną, to on nie ruszy. No i oczywiście system, w którym pokazuje motorniczemu, czy drzwi się zamknęły, wszystko działało, więc do końca tego nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Tak to aktualnie wygląda. No najnowszą informacją jest dla mnie to właśnie, że awaryjnie zahamował, ponieważ był użyty hamulec bezpieczeństwa. Motorniczy był oczywiście trzeźwy, ja tutaj w żaden sposób nie chcę, żebyście hejtowali motorniczego, bo ja po prostu jestem w stanie uwierzyć, że on nie mógł tego zobaczyć, zauważyć. Jeżeli ktokolwiek z Was by przyszedł na jakiś dzień transportu czy coś innego, to zapraszam serdecznie do wejścia do takiego tramwaju i spróbujcie zauważyć ostatni wagon i ostatnie drzwi, jak ktoś wsiada czy wysiada. To jest praktycznie nie do zauważenia. Jeżeli to jest dziecko i było ciągnięte jeszcze po torowisku, właściwie to już jest całkowicie nie do zauważenia, tam jest jeszcze zakręt w tym miejscu niedaleko. Także tak to wygląda. Nie było jeszcze z tego co wiem tutaj przesłuchania motorniczego, ponieważ ma zły stan psychiczny. No i ja się nie dziwię. Czterolatek zginął na miejscu, jeśli tego jeszcze nie powiedziałem. No i wszyscy, i babcia, i właśnie motorniczy mają bardzo zły stan psychiczny. Więc trudno cokolwiek się dowiedzieć więcej. Zobaczymy, jak będą jakieś kolejne informacje, to będę oczywiście o tym informować. Najprawdopodobniej mniejsza z tym. Tylko jeszcze powiem, że 14 lat pracował ten motorniczy w tramwaju warszawskim. Zobaczymy, czy będzie dłużej po takiej traumie w stanie pracować.
Ale dobrze, dosyć takich smutnych tematów, bo mieliśmy dwa wypadki, już lecimy dalej, czyli zielony parking jedź Połczyńska, parę zdjęć, no oczywiście zielony, będzie pan mieć panele fotowoltaiczne, będzie sam zbierać energię, będzie nowy budynek ekologiczny i tak dalej, no to wiecie mniej więcej jak to chodzi, sam nawierzchnia będzie wymieniona i to wszystko. Będzie też oczywiście ścieżka zdrowia, jakieś parki wodne i tak dalej dla mieszkańców. No i tutaj 10 milionów chcą wziąć na kredyt na to, że to jest projekt w ramach ekologii, że tak to powiem, resztę sobie już sfinansuje miasto. Oferty mają wpłynąć do 12 września. Co ważne i najważniejsze chciałbym Wam tutaj powiedzieć, no to jest to, iż parking parku Jedź Połczyńska jest dużym, ładnym parkingiem. Ma tylko jeden podstawowy minus, a mianowicie tam jeżdżą kuda 3 tramwaje, gdzie kawałek dalej to już jest 5 tramwajów, bo 27 i 13 normalnie kursuje. A problem jest główny taki, a mianowicie no tamte tramwaje, 27 i 13, dwa przystanki dalej mają, dwa przystanki wcześniej mają pętlę Cmentarz Wolski. I szkoda, że przy Cmentarzu Wolskim nie ma jakiegoś parkingu parkujeć, bo tam by to o wiele lepiej funkcjonowało, ponieważ tam właśnie jest ta pętla i więcej tramwajów mogłoby stamtąd już kursować i pewnie byłoby to atrakcyjniejsze. Dobrze, lecimy dalej, bo już tu komarów jest mnóstwo, zresztą nie wiem, czy mi... A, jako taką nie widzicie. Na koniec włączę jakąś białą lampę. Tak to wygląda. Na koniec jeszcze lecimy zmiany na Brudnie, wymiana nawierzchni ulicy Chodeckiej. Są zmiany, jeżeli tam jeździcie linią 112, 114, 126, 156 lub N02. Ewentualnie 145, 180, 169, 406, 500, N14, N64, 204, 240, to sprawdźcie jak to wygląda, tam się zmieniły trasy, następnie trzecia i ostatnia część frezowania Połchocińskiej, dalej ZDM z tym walczy, oczywiście nowy asfalt na Śmigłowej już jest, w miniony weekend to było robione, nie może zabraknąć takich również nowych stawek za opłaty w SPPN-ie od 15 sierpnia 2022 roku, czyli już obowiązują nowe stawki. Pierwsza godzina parkowania kosztuje 4,5 zł, druga 5,40, trzecia 6,40, a czwarta i każda kolejna 4,50. Także się trochę zmieniło. Za nieopłacenie postoju opłata jest również większa, bo już nie jest 100, ale jest 300 zł. Czyli również trochę więcej. Lecimy dalej, czyli nowy asfalt na Chodeckiej, właśnie o tym, co mówiłem. Również tutaj się pojawi nowa ścieżka rowerowa, znaczy no nie nowa, tylko będzie wyremontowana na lepszy asfalt i to się właśnie dzieje w aktualny weekend. Dalej utrudnienia w rejonie węzła S8, również w ten weekend. Możecie się spodziewać, że będzie tylko jeden pas w łączniku z S8, bo tam są prowadzone prace z asfaltem. Dalej S7. Nowy tutaj odcinek do Płońska. W całości będzie dwujezdniowy. Jest już będzie przejezdny, ale prace będą jeszcze trwały. To jest informacja od Gatki. Następnie mogą ruszać prace na odcinku S7 Modliny Czosnów. Będą przebudowane węzły, będą trzy pasy w każdym kierunku, będzie nowa ścieżka rowerowa, będą nowe chodniki i ogólnie wszystko będzie nowe. Także tak to wygląda. Wojewoda dał zielone światło, do tego to idzie. No i oczywiście jeszcze informacja o prezydencie, który podpisał ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego na CPK, żeby szybciej to wszystko szło. Nie będę mówić, czy jestem za, czy nie, ale jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, jaka jest moja opinia. No i na koniec jeszcze Warszawa 2050. To nie jest żadna kampania wyborcza, czy też seria Warszawska Siedlica 2050, tylko faktycznie oni tutaj zrobili taką wystawę, możecie ją zobaczyć z Zodiaku, jeśli dobrze pamiętam, więc w sumie zapraszam, żebyście tam się przeszli. Dalej odbudowa Pałacu Saskiego, ruszają pierwsze prace na placu Piłsudskiego, co jest ważne, to te prace to nie jest nic takiego wielkiego, ponieważ jest tutaj wprost napisane, iż zakończenie prac tych aktualnych archeologicznych przewidziane jest wraz z końcem 2023 roku, czyli mniej więcej za półtorej roku skończą się prace archeologiczne i dopiero później będzie można przystąpić do prac budowlanych. No i oczywiście trzech chętnych na budowę Muzeum TVP. TVP zakłada maksymalnie wydać na tym muzeum 27, prawie 28 milionów złotych, natomiast najniższa oferta to jest 25, większa trochę to jest 28, prawie 29, a trzecia oferta to jest 86, bo zawsze ktoś musi wywalić w kosmos cenę. Co ważne, tak to wygląda. Jeżeli chcecie poczytać więcej, to sobie poszukajcie, bo szkoda według mnie czasu. Znaczy jak wybudują, to jest chętnie, ale na razie to nie. No i sondaże, mianowicie czy most Kasińskiego powinien powstać?
Czy się tak bardzo ściemniło teraz? Czy most Kasińskiego powinien powstać? Większość z Was stwierdziło, iż tak i jak najszybciej, 64%, ale łącznie właściwie 80% z Was stwierdziło, iż już powinien powstać. Nie powinien powstać, 6% i nie wiem, nie ma zdania, to jest 15%, czyli na 430 głosów. Ja tylko powiem w skrócie, że Warszawa nie planuje budowy tego mostu do 2050 roku, jak i również trasy NS, ale o tym będą jeszcze osobne materiały. Czy obwodnica śródmiejska od Ronda Watkarczyna do Ronda Żaby powinna powstać? No i większość z Was na 419 głosów stwierdziło, iż tak. I jak najszybciej. Dalej 17% z Was zagłosowało, że powinna powstać. Nie wiem lub nie mam zdania. 14% i nie powinno 10%. Z tym nie powinno, to się kompletnie nie zgadzam. No i na koniec jeszcze jeden sondaż, mianowicie, które logo bardziej Wam pasuje do kanału Avizonosz. I na 384% z Was, na 384 głosy większość z Was wybrało to, oto i nowe logo, czyli stare już faktycznie możemy pożegnać na rzecz nowego, które zobaczycie już niedługo w jeszcze większej ilości miejsc. Także tak to mniej więcej wygląda. Jakąś białą stronę szukam, o, przychodzą. No i to byłoby na tyle z tego materiału. Naświetliłem się teraz komputerem, jak ktoś się zastanawiał. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce. W kolejnych materiałach na moim kanale, jak zawsze muszę kończyć, że już kompletnie ciemno na drzewie i to jest raczej ostatnie mniejsze z tym z drzewa w tym roku. Przynajmniej nie przewiduję. No i w najbliższych dniach, prawdopodobnie pomijając kuta w Londynie, będą filmy właściwie dwa dziennie, bo mam bardzo dużo inwestycji do pokazania. Z jakieś 9 odcinków zapraszamy do Metal, na Was czeka i to wszystkie w tym miesiącu. Nie wiem, jak to się zmieszczę. Zachodnie będzie jedna na koniec miesiąca, jeśli się w ogóle wyrobię. I dużo jeszcze innych inwestycji, które czekają do zmontowania. Jak na przykład wukatka, która się pojawi w ten weekend. Nie wiem, czy dziś, czy jutro. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!